Dziękuję bardzo serdecznie za życzenia, za zapewnienie o modlitwie. Tej modlitwy zawsze nam potrzeba. Jest ona ogromnie ważna. I za nią z całego serca dziękuję. Cieszę się, że możemy wspólnie też sprawować tę najświętszą wiarę w wasze intencje rodzin, ruchu rodzin nazaretańskich. Jeśli dobrze pamiętam, to zostaliście założeni w roku 1985. A więc, jeśli dobrze potrafimy policzyć, to 33 lata i waszego istnienia. A więc lata życia Jezusa Chrystusa. Myślę, że te lata zobowiązują, bowiem w życiu Jezusa to właśnie w tym ostatnim roku Jego działalności dokonały się największe dzieła Jego życia. Kiedy właśnie oddał najpierw ustanowił Eucharystię w Wieczerniku, a potem potwierdził tę właśnie miłość, którą okazał w Wieczerniku na krzyżu za nas wszystkich, po to byśmy mieli tę nadzieję, o której mówił dzisiejszy kaznodzieja, byśmy ją zawsze mieli w naszych sercach, by ta nadzieja nigdy nie słabła, ale by ona nam otwierała drogi naszego życia, bo człowiek bez nadziei to człowiek, to nie człowiek. Tak mocno mówił o tej nadziei święty Jan Paweł II. Tę nadzieję wlewał w nasze serca nieustannie. Do tej nadziei nieustannie wracał papież Benedykt, a teraz papież Franciszek, mówiąc, że droga chrześcijanina to droga nadziei. Dlatego, że nadzieja otwiera perspektywy osiągnięcia tego największego celu, jakim jest zbawienie każdego człowieka. Dlatego bez nadziei nie ma zbawienia. I tę nadzieję trzeba nieustannie wnosić w nasze serca, ale nie tylko, bo nie jesteśmy grupą zamkniętą. Jesteśmy grupą zawsze posłaną. Jesteśmy w tygodniu misyjnym, a więc w sposób szczególny musimy pamiętać o tych, do których nas Chrystus posyła. Papież Franciszek mówi, nie jesteśmy kościołem zamkniętym, kościołem umierającym, ale kościołem żywym. Kościołem, który nieustannie wychodzi, który ma w sercu to pragnienie głębokie dzielenia się z innymi dobrą nowiną o zbawieniu. To właśnie to wyjście, o którym mówi papież, nieustanne wychodzenie ku peryferiom. Niech więc ten rok, możemy go nazwać rokiem jubileuszowym, 33 lat, na wzór Jezusa Chrystusa będzie również i dla was tym nieustannym wychodzeniem ku drugiemu człowiekowi, wychodzeniem z tym, co jest najpiękniejsze. A co jest najpiękniejsze w waszym życiu, to zapytajcie samego Jezusa. Zapytajcie święte rodziny z Nazaretu, bo waszym charyzmatem jest właśnie Nazaret, to miejsce, w którym dokonało się tak wiele. Niech więc święta rodzina wam towarzyszy swoimi łaskami, swoją opieką niebiańską i niech wam wskazuje, co macie robić i jak macie działać, ażeby to było działanie Boże, działanie na wzór Jezusa Chrystusa. Szczęść Boże.